Witajcie w kolejnym podsumowaniu CSGO. Dzisiaj omówimy sobie problemy z trafianiem w CS-ie, ponieważ prawdopodobnie w CSGO jest jakiś duży błąd związany z netcodem i z połączeniem z niektórymi serwerami, przez co czasem po prostu możecie nie trafiać, mimo że wydaje wam się, że powinniście trafić na 100% waszego przeciwnika. Będzie również o cichej aktualizacji, która wyszła 2 dni temu, również o nowej skrzynce, która za jakiś czas będzie w CSGO, o nowym pracowniku, który będzie pracował przy CSGO. Tak więc zaczynamy oczywiście od problemu z netcodem CSGO, od tego poważnego błędu, który prawdopodobnie właśnie znajduje się w samym CSGO, w samym netcodzie. Tak więc kilka dni temu na Reddita trafił post od osoby, która zajmuje się game devem, która zajmuje się właśnie połączeniem, zajmuje się grami multiplayer i napisał on, że w CSGO jest poważny problem, który właśnie jest prawdopodobnie związany z netcodem. Doszedł do tego, że na niektórych serwerach po prostu ma słabe połączenie, ma przecinki, ma jakieś lagi, pakiet losty, a na niektórych serwerach jest wszystko w porządku. Testował to w różnych miejscach, testował to u siebie w pracy, testował to u siebie na komputerze, na najnowszym Windowsie, reinstalował tego Windowsa, na różnych routerach, generalnie testował różne, przeróżne rzeczy. No i wyszło na to, że na niektórych serwerach ma bardzo słabe połączenie, są przecinki, pakiet losty, mimo że Netgraph ich nie pokazuje, ponieważ Netgraph tego w ogóle nie wykrywa, a na tych innych serwerach ping się nie zwiększa, nie ma przecinek itd., itd. No i też widział to po statystykach, że na tych dobrych serwerach znacznie mu lepiej idzie niż na tych słabszych, na których ma słabe połączenie. I to też potwierdziło kilka innych osób, ponieważ w komentarzach doszło do sporej dyskusji. Inne osoby, które równie zajmują się game devem, zaczęły wstawiać te swoje również porównania i u nich dzieje się to samo. Na niektórych serwerach po prostu wszystko fajnie działa, a na niektórych serwerach nie. I nie jest to kwestia samego serwera, czy też nasza, ale jest to kwestia czystego połączenia, a dokładnie z routingiem. Na niektórych serwerach, powiedzmy na Faceitie, może wam iść dobrze, a na przykład na matchmakingu może być zupełnie inaczej, albo i na odwrót. Albo też jak gracie na Faceitie, może być tak, że na serwerach, na przykład w Niemczech, będziecie mieli dobre połączenie, a na serwerach w, nie wiem, Szwecji, te połączenie będzie już zupełnie inne i tam może wam po prostu na tych serwerach iść bardzo słabo, bo po prostu wiele strzałów będzie nierejestrowanych. I jak już powiedziałem, wychodzi na to, że nie jest to kwestia samego serwera, czy też wasza, ponieważ inni mogą mieć dobre połączenie z tym serwerem, a wy nie, a jest to kwestia netkodu i tego, jak ten netkod radzi sobie z routingiem, jak radzi sobie z połączeniem z danym serwerem. Tak więc ten problem jest już pewnie w CSGO od dłuższego czasu, ponieważ odkąd pamiętam, każdy zawsze narzekał, że coś jest nie tak, że często strzały nie wchodzą i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście czasem może być to po prostu kwestia najzwyklejszego pingu waszego albo przeciwnika, ale też to może być kwestia samego netkodu i z tym, jak on sobie radzi z połączeniem. Również ta osoba, która napisała ten post, testowała to samo w Valorancie oraz w Call of Duty Warzone i tam takich problemów nie było. U niego występuje to tylko i wyłącznie w CSGO, tak więc ewidentnie coś tu jest na rzeczy. Ale co ciekawe, 2 dni temu wyszła podejrzana aktualizacja, która ma tylko i wyłącznie 25 mega, nie było żadnego changeloga ani nic. I w tej aktualizacji pojawiło się sporo wzmianek odnośnie połączenia z serwerem, z adresami IP, z pingiem, klientem, serwerem i tak dalej, i tak dalej. Tak więc może Valve coś zrobiło w tym temacie i coś zostało naprawione. Mam nadzieję, że osoba, która napisała ten post, sprawdzi jeszcze raz to samo, tylko na tej najnowszej wersji CSGO po tej aktualizacji i przekonamy się, czy coś faktycznie zostało w tym temacie zrobione. Jeśli tak, to na pewno będę informował o tym w następnym podsumowaniu tygodnia. Jeśli jesteśmy jeszcze przy tej aktualizacji, to również warto wspomnieć, że w tej aktualizacji pojawiły się grafiki nowej skrzynki. Chodzi oczywiście o konkurs, który niedawno się zakończył, zostały ogłoszone nowe skiny, tu je możecie w tej chwili zobaczyć na ekranie. Początkowo 10 skinów miało być wybranych, ale koniec końców Valve zdecydowało się wybrać aż 17 skinów i poświęcili na to prawie 2 miliony dolarów. Tak więc te skiny, które w tej chwili widzicie na ekranie, pojawią się w skrzynce, która do CSGO pewnie zostanie dodana w najbliższych tygodniach. Jak jesteśmy przy aktualizacji, to również warto wspomnieć, że w ostatnich tygodniach pojawiło się nawet sporo aktualizacji do dwóch branży CSGO, do branżu RKWTS, co jest wsparciem Vulkana dla CSGO oraz w branżu test, w którym deweloperzy często testują różne rzeczy, które później trafiają do CSGO. Tak więc było tych aktualizacji sporo i całkiem możliwe, że za jakiś czas, może już w grudniu, znowu w CSGO pojawi się coś nowego. Teraz przechodzimy do nowego pracownika, który będzie pracował przy CSGO. Co ciekawe, jest to osoba, która wcześniej pracowała przy mapach w Valorancie. Jest to artystka 3D, która w CSGO, obstawiam, że również będzie pracować przy mapach, może przy remake'u Miraża, może przy remake'u Overpassa. No i ogólnie ciekawe, że osoba z Valoranta przechodzi do CSGO. Przekonamy się pewnie z czasem, co to przyniesie. I na koniec warto wspomnieć, że prawdopodobnie w grudniu znowu w CSGO pojawią się prezenty, które będziemy mogli rozdawać. Jakiś czas temu w CSGO już było coś takiego,
takiego, że można było dać losowy prezent jakiejś osobie serwera, czy też nawet widzom z Twitcha, o ile dobrze pamiętam. I prawdopodobnie coś w tym stylu również za niedługo wróci do CSGO, ponieważ pojawiły się o tym wzmianki w jednej z ostatnich aktualizacji. Jak to będzie wyglądało? Przekonam się pewnie w grudniu. Możliwe, że będzie to również ze skrzynką Sny i Koszmary. Tak więc to by było na tyle w tym podsumowaniu, a tutaj możecie zobaczyć mój poprzedni film odnośnie 5 przydatnych minut do CSGO. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i zostawcie łapę w górę. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.